Eliza Solska, skazany za niewinność. Czekałem na was osiemnaście lat. Powiedział Tomasz Komenda do dwóch policjantów, którzy w październiku 2018 roku zjawili się w jego więziennej celi. Komenda przesiedział osiemnaście lat za zbrodnię, której nie popełnił. Z mediów dowiedział się, że zatrzymano sprawcę, więc widząc policjantów, którzy mieli go zabrać na przesłuchanie, wierzył, że jego koszmar ma szansę się skończyć. Kilka miesięcy później wyszedł na wolność. Policjanta, który się do tego przyczynił, nazwał Aniołem. Tomasza Komendy aresztowano w 2000 roku. Potem skazano go na 25 lat pozbawienia wolności za gwałt i zamordowanie 15-letniej Małgorzaty. Po 18 latach został uniewinniony przez Sąd Najwyższy. O sprawie donosiły wszystkie media, podkreślając, że Tomasz Komenda zawdzięcza wolność policjantowi z Wrocławia, aspirantowi sztabowemu Remigiuszowi Korejwie. To on przyczynił się do odnalezienia prawdziwych sprawców zbrodni. Od jego informacji wszystko się zaczęło. Jednak wykrycie zabójców 15-letniej dziewczyny i oczyszczenie Tomasza Komendy z zarzutów jest wynikiem zespołowej pracy policjantów i prokuratorów, którzy przez wiele miesięcy analizowali akta, prowadzili przesłuchania, zbierali dowody, wykonywali badania. To wnuczek mojej sąsiadki. Zbrodni dokonano w noc sylwestrową z roku 96 na 97. Piętnastoletnia Małgosia spędzała ten wieczór, jak wielu jej znajomych, na dyskotece w Miłoszycach, miejscowości położonej około 30 kilometrów od Wrocławia. Miejsce było bardzo popularne w okolicy, w Sylwestra bawiło się tam ponad 300 osób. Ale tylko Małgosia nie wróciła po imprezie do domu. W nowy rok przypadkowy przechodzień znalazł nagie i zmasakrowane zwłoki dziewczyny w pobliżu miejsca, gdzie odbywała się dyskoteka. Jak się okazało, ofiara zmarła na skutek wychłodzenia organizmu i odniesionych ran. Obok zwłok, na poplamionej krwią ziemi, leżały części garderoby, a także czarna wełniana czapka, która odegrała później istotną rolę w śledztwie. Na ciele ofiary widoczne były ślady zębów. Z pierwszych ustaleń policji wynikało, że Małgosię po raz ostatni widziano tuż po północy, gdy wychodziła z dyskoteki w towarzystwie mężczyzny. Lekarz stwierdził, że padła ofiarą gwałtu prawdopodobnie zbiorowego. Policjanci zakładali, że sprawców mogło być kilku. Na miejscu zbrodni zabezpieczono wiele śladów biologicznych pozostawionych na odzieży ofiary, takich jak krew, nasienie, włosy oraz ślady uzębienia sprawcy na ciele zamordowanej. Śledztwo trwało trzy lata, było kilkakrotnie umarzane z powodu niewykrycia sprawców i ponownie podejmowane. W sprawie zmieniali się prokuratorzy. Przedostatnim, nawiasem mówiąc tym, który przygotował akt oskarżenia przeciwko Tomaszowi Komendzie, był prokurator, który jakiś czas później został skazany prawomocnym wyrokiem za udział w grupie przestępczej. W 1999 roku sprawa wciąż niewykrytej zbrodni w Miłoszycach została pokazana w telewizyjnym programie Magazyn Kryminalny 997. Przedstawiono tam portret pamięciowy domniemanego sprawcy, sporządzony na podstawie zeznań świadków, osób bawiących się na dyskotece. Kilka dni po tym programie wrocławska policja dostała elektryzującą informację. Mieszkanka Wrocławia, Dorota P., rozpoznała na tym portrecie wnuka swojej sąsiadki. Był nim 25-letni Tomasz Komenda. Szybko ustalono adres i młody mężczyzna został zatrzymany trzydzieści kilometrów na piechotę? Podczas przesłuchań Tomasz Komenda twierdził, że sylwestrową noc spędził na prywatce w swoim mieszkaniu we Wrocławiu. Mimo, że to zeznanie potwierdziło trzynaście osób, które tej nocy bawiły się razem z nim, prokuratura zarówno Tomaszowi, jak i świadkom nie dała wiary. Ani policjanci, ani prokurator nie zadali sobie trudu, żeby sprawdzić, jak w tę noc Tomasz mógł dostać się do odległych o 30 kilometrów Miłoszyc i nad ranem wrócić do Wrocławia, skoro nie kursowała komunikacja, a on nie miał samochodu. W dodatku w nocy był prawie dwudziestostopniowy mróz. Tomasz Komenda został aresztowany. Wyniki ekspertyz wykonanych przez Zakład Medycyny Sądowej we Wrocławiu nie były jednoznaczne. Biegły stwierdził, że ślady biologiczne zabezpieczone na miejscu zbrodni prawdopodobnie pochodzą od Tomasza Komendy. To samo odnosiło się do ekspertyzy dotyczącej śladów uzębienia. Mimo tych wątpliwości w 2003 roku Tomasz Komenda zasiadł na ławie oskarżonych. Nie przyznawał się do winy i konsekwentnie odmawiał składania przed sądem wyjaśnień. Sąd pierwszej instancji skazał go na 15 lat pozbawienia wolności. Sąd drugiej instancji podwyższył wyrok do 25 lat więzienia. Obrońca próbował kasacji od wyroku, ale ta w 2005 roku została oddalona przez Sąd Najwyższy, Uparty Gliniarz. W aktach śledztwa przewijało się jeszcze dwóch podejrzanych, dlatego część materiałów została wyłączona do odrębnego prowadzenia. Jednak policji i prokuraturze nie udało się uzyskać żadnych nowych dowodów i w lutym 2002 roku śledztwo zostało umorzone. Od tej pory w sprawie nic się nie działo, ponieważ nie pojawiły się żadne nowe informacje, które pozwoliłyby ją wznowić, aż do maja 2016 roku. Kiedy policjant Remigiusz Korejwo przeprowadził się w 2013 roku do miejscowości Miłoszyce, historia zabójstwa 15-letniej Małgosi była powszechnie znana. Obrosła legendami i plotkami. W mediach pisano, że być może za te zbrodnie skazano niewinnego człowieka, że mieszkańcy znają prawdziwego zabójcę, ale panuje wśród nich zmowa milczenia. Początkowo znałem te sprawy tylko z mediów. Śledztwo prowadził kto inny i nie miałem dostępu do akt. Pracowałem wtedy na komendzie miejskiej. Byłem w grupie, która prowadziła śledztwo w sprawie seryjnego gwałciciela. Pomyślałem, że być może ten gwałciciel jest również sprawcą zbrodni z Miłoszyc, bo modus operandi wydawał się podobny. Skontaktowałem się z policjantami, którzy prowadzili śledztwo w sprawie zabójstwa Małgosi, żeby podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Ku mojemu zaskoczeniu zupełnie nie byli zainteresowani powrotem do tego tematu. Dla nich sprawca był osądzony, a sprawa zamknięta. Jednak mi ten problem nie dawał spokoju. Tak się złożyło, że wkrótce przeprowadziłem się z rodziną do Miłoszyc. To mała miejscowość, więc szybko nawiązałem znajomości z mieszkańcami. Często rozmawiałem z różnymi osobami o zabójstwie małgosi i od wielu z nich usłyszałem opinię, że za te zbrodnie siedzi niewinny chłopak. Ludzie uważnie śledzili doniesienia medialne i mieli mnóstwo wątpliwości. Podnosili na przykład, że mężczyzna, który według ustaleń wychodził z małgością podczas dyskoteki na dwór, był niskiego wzrostu. A Tomek jest wysoki. Albo fakt, że żaden z uczestników tej sylwestrowej dyskoteki nie rozpoznał Tomka na zdjęciu, mówił Remigiusz Korejwo. Takie opinie powodowały, że sprawa coraz bardziej intrygowała policjanta. Nie odpuszczał więc i wciąż drążył temat. I oto któregoś dnia jeden z mieszkańców powiedział mu, że wie, kto mógł zamordować Małgosię i wymienił nazwisko Ireneusza M. Korejwo sprawdził to nazwisko w policyjnej kartotece i okazało się, że Ireneusz M był karany za gwałty dokonane już po dacie zabójstwa w miłoszycach, a modus operandi idealnie pasował do zabójstwa Małgosi. Wymieniony przestępca właśnie odsiadywał kolejny wyrok sześciu lat pozbawienia wolności za gwałty. Przekonany prokurator. Swoimi wątpliwościami i spostrzeżeniami Remigiusz Korejwo podzielił się z naczelnikiem Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Wrocławskiej Komendy Wojewódzkiej Policji. Naczelnik zainteresował się sprawą, ale obaj wiedzieli, że sama informacja od świadka to za mało, aby można było podjąć umorzoną kilkanaście lat wcześniej sprawę. Trzeba było zdobyć więcej dowodów. Korejwo oraz dwóch policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu sięgnęli po akta śledztwa. Przez wiele tygodni czytali kilkanaście tomów akt, strona po stronie, każdy indywidualnie, a potem wspólnie je analizowali. Znajdowali coraz więcej niejasności i sprzeczności wskazujących na to, że sprawcą zbrodni nie jest Tomasz Komenda, lecz może nim być Ireneusz M. Do swoich wniosków udało im się przekonać prokuratora Roberta Tomankiewicza, naczelnika Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej. Prokurator podzielił ich wątpliwości co do rozstrzygnięcia sprawy sprzed lat i zlecił prowadzenie stosownych czynności, ponieważ uznał, że wystąpiły przesłanki, że mogą pojawić się nowe dowody. W trakcie kilkumiesięcznej pracy policjanci nabierali coraz większej pewności, że pierwsze śledztwo w sprawie zbrodni z Miłoszyc nie przyniosło prawdy o zbrodni i że trzeba to naprawić. W Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu do prowadzenia sprawy powołana została specjalna grupa, złożona z doświadczonych dochodzeniowców i policjantów Wydziału Kryminalnego, z którą współpracował biegły z zakresu genetyki Krzysztof Koloch z Laboratorium Kryminalistyki tejże Komendy. Grupa była hermetyczna, istniały bowiem przypuszczenia, że sporo błędów w tej sprawie popełnili policjanci, którzy ją wcześniej prowadzili, a niektórzy z nich pozostawali w służbie. Pamięć świadków po latach. Grupa poszukiwała sprawców zbrodni, a jednocześnie weryfikowała zeznania Tomasza Komendy. Zaczęli od ponownego przesłuchania wszystkich uczestników dyskoteki w Miłoszycach w Sylwestra 96-97 roku. Było to ponad 300 osób. Po 19 latach nie było to łatwe zadanie. W wielu przypadkach trzeba było zacząć od ustalenia personaliów, bo uczestnicy dyskoteki często znali się tylko z imienia, z pseudonimu albo zaledwie z widzenia. Gdy ustalono personalia, trzeba było do wszystkich dotrzeć. Wiele osób przez te lata zmieniło miejsca zamieszkania. Nie było łatwo także dlatego, że mieszkańcy Miłoszyc bali się rozmawiać z policjantami. Czuli się zaszczuci przez media, które zarzucały im, że chronią gwałciciela. Trzeba było przełamać ten strach, zdobyć zaufanie, dotrzeć do nich. Udało mi się to dzięki temu, że tam mieszkałem i stałem się jednym z nich. Ważny był również sposób prowadzenia przesłuchań. Nie zaczynaliśmy od odczytania zeznań sprzed lat, bo to by ich usztywniało. Pilnowaliby każdego słowa, bojąc się, że ktoś im zarzuci kłamstwo. Pozwalaliśmy na swobodną wypowiedź, na luźne wspominanie tamtego wieczoru, dopiero potem zadawaliśmy pytania. Wspomina Remigiusz Korejbo. Ta technika przesłuchań przyniosła dobre efekty. Wiele osób nie podtrzymywało wcześniejszych zeznań, wiele je uzupełniało i rozszerzało. Pozwoliło to obrazowo i dość dokładnie odtworzyć przebieg sylwestrowej zabawy. Zeznania kluczowych świadków były nagrywane kamerą i na podstawie tych nagrań biegły psycholog oceniał ich wiarygodność. Koronny dowód. Obraz, jaki się rysował na podstawie zeznań ponownie przesłuchanych świadków, resopis sprawcy, modus operandi wszystko to wskazywało, że gwałcicielem i zabójcą jest Ireneusz M. Również na niego wskazywał portret psychologiczny sprawcy, opracowany przez policyjnego profilera. Doświadczeni śledczy mówią, że nazwisko sprawcy zbrodni często znajduje się w aktach sprawy już na początku śledztwa. Tak właśnie było i tym razem. Jednym z pierwszych przesłuchiwanych dwadzieścia lat temu był właśnie Ireneusz M. Nikt jednak nie przyjrzał się wtedy bliżej jego zeznaniom, nikt nie zauważył istotnego szczegółu. Mianowicie Ireneusz M zeznał, że gdy Małgosia tańczyła na parkiecie, zapamiętał, że miała na nogach białe skarpetki z czerwonym szlaczkiem. Było to prawdą, tyle że dziewczyna po pierwsze była w kozakach, po drugie te skarpetki miała pod czarnymi, grubymi rajstopami. Mógł je więc zobaczyć tylko ten, kto widział ją bez butów i rajstop. Kiedy Małgosie znaleziono martwą, była naga, a na nogach miała tylko te skarpetki. Ale koronnego dowodu dostarczył policyjny biegły, genetyk Krzysztof Koloch. Swoją pracę zaczął od analizy akt. Kilkanaście tomów przeglądał kartka po kartce, skupiając się przede wszystkim na protokołach oględzin i zabezpieczonych dowodach rzeczowych oraz na opiniach kryminalistycznych wykonywanych wtedy w zakładzie medycyny sądowej. Kiedy obejrzałem przechowywane dowody rzeczowe z miejsca zbrodni, byłem zdumiony. Mimo upływu tylu lat wszystkie ślady biologiczne zachowały się w doskonałym stanie, chociaż było wiele czynników, między innymi duży mróz tamtej nocy, które mogły je zniszczyć. Dowody przechowywane były w workach foliowych, na szczęście półhermetycznych, co uchroniło je przed rozpadem, mówi Krzysztof Koloch. Od tamtego śledztwa minęło 20 lat i wiele się zmieniło w metodach, środkach i narzędziach kryminalistycznych. Dobrze zachowany materiał genetyczny można więc było poddać badaniom przy użyciu o wiele nowocześniejszych metod. Po przebadaniu kilkuset próbek DNA pobranych od świadków, biegły wyodrębnił DNA sprawcy zbrodni. Okazało się, że należy ono do Ireneusza M. Mężczyznę zatrzymano. W ogóle się tego nie spodziewał. Prokurator postawił mu zarzut zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem i zabójstwa piętnastoletniej Małgorzaty K. Na jakiej podstawie skazano Tomasza? Jednocześnie cały czas weryfikowaliśmy zeznania Tomasza Komendy. Na początkowym etapie naszych działań nie do końca było pewne, czy jest on całkowicie niewinny, czy może jest na przykład jednym z kilku sprawców. Bo chociaż nasze ustalenia nie potwierdzały jego udziału w zbrodni, to przecież sądy trzech instancji uznały go za winnego, a na jego sprawstwo wskazywały trzy ekspertyzy biegłych. Nie można było nie brać tego pod uwagę, mówią policjanci prowadzący sprawę. Czyżby aż trzy instancje sądowe mogły się mylić? A trzy ekspertyzy biegłych mogły być nieprawidłowe? Na jakiej podstawie Tomasz Komenda został skazany? Badanie kilku włosów zabezpieczonych na czapce znalezionej obok zwłok ofiary pozwoliło biegłym w listopadzie 1999 roku określić tzw. genotyp sprawcy. Na tej podstawie wskazali na Tomasza Komendę, stwierdzając jednocześnie, że ten sam zestaw cech DNA ma jedna na 71 osób, czyli w Polsce było to szacunkowo około pół miliona ludzi. Sąd, skazując Tomasza Komendę, miał świadomość niedoskonałości badań, co zaznaczono w uzasadnieniu wyroku z 2003 roku. Jednocześnie ani prokuratorzy, ani sąd nie wzięli pod uwagę opinii zakładu medycyny sądowej w Bydgoszczy, która wskazywała, że ekspertyza zabezpieczonych na czapce włosów nie potwierdza, że pochodzą one od Tomasza Komendy. Twardym dowodem w procesie miały być ślady zębów na ciele ofiary. Biegli przebadali uzębienie kilkunastu osób występujących w sprawie, po czym stwierdzili, że obrażenia na ciele ofiary pochodzą od zębów Tomasza Komendy lub zębów innej osoby posiadającej zbieżny układ i zniekształcenia, jak uzębienie Tomasza Komendy. Napisano w czerwcu 1998 roku w opinii Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej we Wrocławiu. Obydwie ekspertyzy nie dostarczyły zatem jednoznacznego dowodu. A jednak sąd wziął je pod uwagę. Podobnie było z zeznaniami świadków. W wypowiedziach uczestników dyskoteki, zarówno w śledztwie sprzed lat, jak i w tym prowadzonym ponownie, nie pojawiała się osoba Tomasza Komendy jako uczestnika sylwestrowego wieczoru w Miłoszycach. Nikt go tam nie znał, nikt nie pamiętał osoby o takim wyglądzie. Jednym z dowodów przeciwko Tomaszowi miało być zeznanie Doroty P., która rzekomo rozpoznała go na publikowanym w telewizji portrecie pamięciowym. Kobieta nie tylko wskazała na Tomasza, ale też przedstawiła jego rodzinę w bardzo złym świetle. Remigiusz Korejwo był przekonany, że jest to rodzina patologiczna. Gdy już zajmował się tą sprawą i postanowił się z nimi spotkać, był zdumiony, ponieważ rzeczywistość okazała się całkowicie inna. To wzbudziło w nim podejrzenie o jakiś osobisty motyw tego rozpoznania. Podejrzenie to okazało się później słuszne. Matka Tomasza Komendy, która znała Dorotepę, powiedziała w mediach. Ona odgrażała się w jakiejś kłótni, że jeszcze kiedyś będę przez nią płakała. No i płakałam całe osiemnaście lat. Zadawaliśmy sobie pytanie. Jak to możliwe, że Tomasz Komenda, któremu kilkanaście osób dawało alibi, że noc sylwestrową spędził w swoim mieszkaniu we Wrocławiu na prywatce z przyjaciółmi, mógłby się znaleźć w odległych o od trzydzieści kilometrów Miłoszycach? Jak po zabójstwie nad ranem mógłby stamtąd wrócić przy braku środka komunikacji i przy siedemnastostopniowym mrozie? A idąc dalej, gdyby rzeczywiście był sprawcą, to znaczyłoby, że te kilkanaście osób dawało mu fałszywe alibi. Dlaczego więc nie zostały one oskarżone o składanie fałszywych zeznań? Byliśmy coraz bardziej przekonani, że Tomek tego nie zrobił i pojawiały się na to kolejne, coraz mocniejsze dowody. Ale wciąż zadawaliśmy sobie pytanie, czy mogły się pomylić sądy aż trzech instancji, wspomina Remingiusz Korejwo. Dlaczego nie powiedział w sądzie? Ustaliliśmy, że Tomkowi powiemy o możliwości wznowienia postępowania przez Sąd Najwyższy dopiero wtedy, gdy uzyskamy pewność, że możemy udowodnić jego niewinność. W przypadku gdybyśmy się mylili, dawanie mu nadziei byłoby nieludzkie. Bardzo długo czekaliśmy na wszelkie opinie eksperckie, badania DNA, badania uzębienia. Musieliśmy mieć wszystko skompletowane, żeby prokuratura mogła wystąpić z wnioskiem do Sądu Najwyższego o wznowienie postępowania. Ekspertyzy były najważniejsze, bo zeznania świadków, profile psychologiczne, analiza kryminalna mogłyby nie być dla sądu wystarczające, mówi naczelnik Robert Dobroć. Czekałem na was osiemnaście lat, powiedział Tomasz Komenda podczas pierwszego spotkania z policjantami domyślił się, że jest dla niego nadzieja, ale śledczy na razie nie mówili mu o swoich ustaleniach. Pobrali od niego próbki materiału genetycznego do badań, zawieźli do zakładu medycyny sądowej w Poznaniu, gdzie w technice 3D przeprowadzono badanie uzębienia. Na pytania Tomasza, po co to wszystko, odpowiadali uspokajająco: wszystko będzie dobrze. Wiosną 2018 roku Tomasz Komenda został przesłuchany we Wrocławskiej Prokuraturze. Po odczytaniu pouczenia o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań tomasz zaczął mówić. Siedział skulony, chudy, nieszczęśliwy, często przerywał swoje wypowiedzi i płakał. Słuchaliśmy ze ściśniętymi gardłami, nikt z nas nie był w stanie odezwać się, zadać mu pytania. Dopiero po dwóch godzinach prokurator Tomankiewicz spytał: Panie tomku, czemu pan nie powiedział tego wszystkiego w sądzie? Przecież sąd nabrałby wtedy wątpliwości. Tomek odpowiedział, że jego obrońca przyjął strategię, żeby oskarżony odmawiał odpowiedzi na pytania. I on tego się trzymał. Obrońcę miał z urzędu. Rodziny nie było stać na prywatne opłacenie adwokata, wspomina Remigiusz Korejbo. Tymczasem ekspertyzy wykonane przez biegłego Krzysztofa Kolocha potwierdziły, że materiał biologiczny, m.in. ślady spermy i kilka włosów na odzieży ofiary, pochodzą od kilku sprawców, ale z całą pewnością nie ma wśród nich Tomasza Komendy. To zawinił. 15 marca 2018 roku Tomasz Komenda, ocalony dzięki uporowi policjantów i prokuratorów, wyszedł na wolność. Cała Polska mogła zobaczyć w telewizji niesamowite emocje jego i jego rodziny po ogłoszeniu wyroku, a także usłyszeć słowa Tomka, który dziękował policjantowi nazywając go aniołem: Ja tylko naprawiłem to, co kiedyś ktoś zepsuł, i nie sam. Bo pracowała nad tym cała grupa, mówi dziś Remigiusz Korejwo. Ogłoszenie wyroku było sukcesem policjantów i prokuratorów, ale choć Tomasz odzyskał wolność, dla nich sprawa jeszcze się nie skończyła. Kolejne próbki materiałów genetycznych spływały do pracowni Krzysztofa Kolocha, aż wreszcie biegły wyodrębnił czysty profil DNA kolejnego sprawcy. Okazał się nim Norbert W., strażak, który tamtej tragicznej nocy pracował w dyskotece jako ochroniarz. Był wprawdzie przesłuchiwany tak jak inni, ale pobieżnie i nikt nie brał go pod uwagę jako ewentualnego sprawcę czy współsprawcę. W zeznaniach Norberta W było wiele sprzeczności i kłamstw. We wrześniu 2018 roku został aresztowany. Zupełnie odrębne śledztwo prowadzi prokuratura okręgowa w Łodzi, badając okoliczności, które doprowadziły do skazania niewinnego człowieka na 25 lat więzienia. To śledztwo jest nadal w toku. Sąsiadka, której obciążające zeznanie, rozpoznanie z portretu pamięciowego, przeważyło o aresztowaniu niewinnego Tomasza Komendy, zmarła w czerwcu 2018 roku, niedługo po jego wyjściu z więzienia. Tę śmierć Tomasz Komenda bardzo emocjonalnie skomentował w rozmowie z dziennikarzem TVN. Powiedziałem wcześniej, że Dorota P. usiądzie na ławie oskarżonych. No, niestety, nie usiądzie. To jest największa bolączka z tego wszystkiego. Ale mam nadzieję, że tam na górze tłumaczy się teraz z całej sytuacji.